Zobaczcie, że takie proste ujęcie mniszka lekarskiego, w takim ujęciu potrafi być zawarta jakaś siła, pewna poezja fotograficzna. Ale może nas urzec takie ujęcie. I to zdjęcie, muszę powiedzieć, że niby jest takie banalne, ale uwierzcie mi, że takie zdjęcia można sprzedawać w banku zdjęć. Zdjęcie jako takie nic tam nam specjalnie nie mówi, ale z drugiej strony taki samotny kwiatek, nie? Samotny. O, samotność. Ktoś może użyć w jakimś tam odpowiednim celu. Dobre światło, prosta kompozycja, dużo przestrzeni wokół, co jest ważne właśnie w fotografii, w bankach zdjęć, gdzie można zrobić podpis, można zdjęcie skadrować nieco, tak żeby zmieściło się gdzieś tam na jakąś formę graficzną. Tak więc no idealne zdjęcie do banku. Zdjęcie krajobrazowe, w ciasnym kadrze, z małą głębią ostrości. No właśnie, dzisiaj chciałbym zwracać uwagę przy tym omawianiu zdjęć na możliwości, które mamy do dyspozycji w trakcie fotografowania. Te możliwości fotografowie nazywają, może nie fotografowie właśnie, teoretycy fotografii, nazywają środkami wyrazu. Każda dziedzina działalności człowieka ma taki kosz, który nazywa się środkami wyrazu. I poeci mają swoje, teatr ma swoje środki wyrazu, fotografia ma swoje. Jest to długa lista różnych możliwości zadziałania, a jeszcze, żeby było trudniej, środki wyrazu są podzielone na te, które można zastosować w trakcie fotografowania, albo na te, które można wykorzystać w tej obróbce, czyli postprodukcji. Tutaj autorka tego zdjęcia zastosowała małą głębię ostrości, czyli tak dobrała warunki ekspozycji, żeby ostrość ułożyła się tutaj w tej płaszczyźnie najważniejszej, czyli tutaj, gdzie są płatki kwiatu i na krawędzi tego pnia, a troszkę dalej, troszkę bliżej te ostrości są już słabsze, mniej widoczne, przez co zdjęcie nabiera pewnego charakteru, pewnego wyrazu. Bardzo ładne światło, proszę zwrócić uwagę, te płateczki są oświetlone takim światłem, które opisują, rozjaśniając tą krawędź każdego płateczka, czyli światło od tyłu, prześwietlone są te płateczki bardzo ładnie i ta lekkość tej górnej części zdjęcia jest zestawiona z tą taką statyczną, bardzo mocną podstawą. No i ja się tak zastanawiam, czy ta podstawa nie jest za wysoka, czy nie chcielibyśmy tej podstawy odrobinkę mniej, na przykład tyle. A to, co tutaj odjąłem na dole, bym dołożył, nie mogę tego zrobić, bo jestem już w postprodukcji, bym otworzył tutaj do góry. Dzięki temu kwiatek byłby bliżej ziemi, nad nim byłaby duża przestrzeń, byłoby takie otwarte powietrze, bo w tej chwili, tak jak sobie wymyślił to autor, to nad kwiatkiem jest mniej powietrza niż tej grubej podstawy pod nim. W związku z tym zamknęliśmy w ramach kadru, w ramach tej ramy zdjęcia, zamknęliśmy ten obiekt na zdjęciu bardzo ciasno. Proszę pokombinować, rozważyć, sprawdzić, czy to nie wyglądałoby lepiej. Może tak, a może nie. Jesteśmy różni, mamy troszeczkę inne doświadczenia, inne oczekiwania. Proszę pamiętać o tym. I jeszcze jedna sprawa. Ja bym się zastanowił, czy w postprodukcji tej krawędzi, tutaj na samym rogu górnym prawym, leciuteńko bym nie rozmazał. Są takie narzędzia, ja używam tutaj do pokazu Lightrooma. Mamy takie narzędzie. Możemy obniżyć ostrość i od razu ciach. No się przy okazji rozjaśniło, ale to już będzie dobrze. Przed i po. Ta ostrość jest taka wyraźna, tutaj już leciuteńko nam się zniwelowało. Czasami, szczególnie jak przy samej krawędzi zdjęcia zostawimy jakiś drobiażdżek, jakiś paproszek, jakiś jaśniejszy punkt, ciemniejszy punkt, to on potrafi ściągać wzrok i odciągać naszą uwagę od centrum, od tego najważniejszego obiektu na zdjęciu.